Trailing stop jest tak zwany stop ruchomy. Trailing stop podąża za aktualnym trendem rynkowym i służy do zamykania zyskownych pozycji. Przykładowo, jeżeli zawarta zostanie pozycja długa i kurs instrumentu rośnie, trailing stop będzie poruszał się wraz z rynkiem w pewnej zdefiniowanej odległości, np. 20 pips. Trailing stop przy wzroście kursu o 1 pips będzie podnosił się także o 1 pips i nigdy nie spadnie poniżej raz osiągniętej wartości. Umożliwia on zabezpieczanie zyskownych pozycji bez konieczności śledzenia notowań na bieżąco. Aby trailing stop był aktywowany, platforma MetaTrader 4 musi być uruchomiona. Jest to dosyć ważne. Jeszcze raz, żeby trailing stop był aktywowany, platforma MetaTrader 4 musi być uruchomiona. Przykładowa transakcja z wykorzystaniem właśnie trailing stopu. Hipotetycznie zajmujemy pozycję na parze walutowej euro do funt szterlinga. Jest to pozycja długa. Trailing stop ustawiam na 250 pipsów. Podczas gdy cena rośnie, cena urosła już o 250 pipsów, nasz trailing stop mógł się aktywować i przenieść do góry w odległości 250 pipsów od naszej ceny, od aktualnej ceny. Jeżeli kurs euro funt szterling w dalszym ciągu rośnie, to nasz trailing stop jest przestawiany z każdym pipsem od kursu. Nasze zamknięcie pozycji następuje dopiero wtedy, kiedy od szczytu kurs pary walutowej spadnie o 250 pipsów. Wtedy zostaje nasz trailing stop aktywowany.